Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest No Rest for the Wicked. Proszę Państwa, gra nie zazna spokoju, kto przeklęty, tak? Czy coś w tym stylu. Mamy nową grę, która ukazała się 18 kwietnia 2024 roku dzięki grupie Moon Studios. To są twórcy, którzy między innymi Oriego stworzyli. Także no, może być ciekawie. No i co? No i będziemy sobie grali w takiego trochę RPGa, nie? No, myślę, że nawet nie trochę. Słuchajcie, ja jeszcze nie widziałem tej gry. Nie grałem w nią, więc fajnie będzie zacząć tutaj pierwsze spojrzenie, takie rzetelne. O, jaki ty jesteś piękny! No, niech będzie, dobra, tutaj o, to pani masywna. No, nieźle, nieźle. No dobrze, ale możemy sobie tutaj coś pokombinować z buźkami. O, ten taki przyjazny jest. Wprowadzimy ich. O, kuźwa. Naprawdę, Pabellus po raz pierwszy w życiu będzie tak wyglądał. Niech i tak będzie. A personalizacja? Zobaczmy. Twarz. Okej, okay. Wstępnie ustawione twarze. No dobra, ale mogę mieć włosy, słuchajcie. Czekajcie, mogę mieć? Naprawdę? Fryzura. A jednak, no dobrze. A, czyli to takie jedynie. Ło, chociaż nie. Szukam czegoś. Ty, ten, jaki fajny. No dobra, ten by mógł zostać. Ale kolor? Taki. Zarost? Będzie jakiś? Jakiś taki ciekawy? Same jakieś takie właśnie duże te zarosty są. No ja, jak Pabellusa robić? No dobra, to już niech będzie bez. Oczy. No oczy. Rozmiar oczu, ale kolorek. O, to jakie kurde te gały są. Dobra, nie ma niebieskiego. No ktoś zapomniał o niebieskim. No bo nie wiem, może ta rasa tak nie ma. Dobra, będzie takie coś. Nie będziemy się za długo tutaj modlili z tworzeniem tej postaci. Taki Pabellus, jak wam się podoba, słuchajcie? Która dziewczyna nam nie poleci? Bo ja podejrzewam, że jeżeli chodzi o truskaweczkę, to już tak trochę nie za bardzo. Stwórz! Wybierz krainę. Wkrocz do oczekującej cię krainy. No dobrze. No to jak Pabellus, no to oczywiście nie może być inaczej jak Pabellandia. Stwórz krainę. Zacznij na samym początku w drodze na Sakrę. Prolog będzie można pomijać w kolejnych rozgrywkach. Dobrze. Okej, okay, witaj. Przez ostatnie 6 lat wylewaliśmy pot i łzy, by przenieść gatunek RPG akcji na kolejny poziom. Mamy nadzieję, że uda nam się go rozwinąć. Wydanie No Rest for the Wicked we wczesnym dostępie stanowi dla Moon Studios początek nowej epoki. Jesteśmy wdzięczni, że postanowiliście wyruszyć tę podróż razem z nami. Liczymy też na opinię i pomoc w ukształtowaniu wersji 1.0 naszej gry. Przygotujcie się na przygodę epickich rozmiarów, emocjonującą, wymagającą zaangażowania w walkę oraz na to, że wciąż macie do czynienia z pracą w toku. A to jest standardowo, jak przy większości gier. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, ruszajcie na Sakrę. No bo bardzo bym chciał. No dobrze. Proszę Państwa, zaczynamy w roku 841. Zgodnie z tym, co twórcy pisali. That the pestilence turned men's faces inside out. Made them grow limbs where none should be. That the world was nearly lost in its wake. And she prayed. Sauron, the
but never need to return. No sum worth bringing the likes of them to shore. No dobra. Wsadem możemy się tutaj posuwać, że tak powiem. Dobra. Ale też kontrolerem możemy podobno. No możemy, oczywiście. L przesuń. No dobrze, dobrze. Ja na razie to chyba wolę jednak na klawiaturze spróbować. Zobaczmy, co jeszcze na tej klawiaturce. O, to lewy przycisk myszy, dobra, jakieś walki. WSAD, przesuń. Jak zacząłem mówić, drodzy Państwo, mamy rok 841 i po śmierci króla Harola korona przechodzi na jego aroganckiego syna Magnusa. No i teraz rzeczy z tego typu. Teraz jest tego typu sprawa. Mogę biegać przytrzymując shift. Dobra, to tutaj biegać z shiftem mogę. Trochę ciasto, nie? Nie tylko z pogodą musimy sobie radzić. Rzecz jest tego typu, proszę Państwa, że wcielamy się w rolę Cerima, czyli jak to twórcy tu piszą, członka grupy mistycznych władających wyjątkową mocą świętych wojowników zaprzysięgłych, by pokonać pomór za wszelką cenę. No i dobra, no i elegancko. Kapitan prosi nas na górę na rozmowę, a to tędy wejdę? Niektóre elementy, takie jak drabiny czy pnącza, umożliwiają wspinanie się. No dobrze, no to proszę bardzo. Możemy się szybciej wspinać. I hopsa, z shiftem. Panie kapitanie! Przybyłem. Dzień dobry. You put the men on edge, Sam. We've trafficked in people before, but... Well... I won't be sorry to be out of these waters. You off my ship? No i pa, ledwo co zaczęliśmy, już kuźwa komuś nie pasuje nasza obecność. Jaśle, panie kapitanie. I was paid to deliver you to Sakura in one piece. And I will. Mam to dobrze, że chociaż tyle. But get to your quarters and stay out of our way till landfall. What will let you below decks? Jak nie mogę tutaj odetchnąć świeżym powietrzem. A tego, panie kapitanie, a palić można tam w środku? Bo to w sumie to drewniany statek. No to nic, no to nic, no dobra. I co, podstatek, a tu co się znajduje? A. Okej, okay, dobra, mamy tu jakąś skrzyneczkę. Lądrowanie. Cóż to takiego jest? To jest jakaś moneta, która będzie walutą, bo tu widać takie brąz, srebro i chyba złoto, jeśli się nie mylę. Zdobyliśmy coś. Skoro można plądrować, to czemu nie? A czy ja mogę skrolować i przybliżać? Nie, nie mogę. O, jakiś szczur jest. Niektóre przedmioty można zniszczyć. Mogą skrywać łupy czy ścieżki. O, okej. Okay. Ale które? Mamy jakiegoś szczura. Czy ten szczur nam chce zrobić krzywdę?
Pobelus, kuźwa, no ty tak nie rozpiżaj tego statku, no to przecież... Kawał mięsa. To może być fajna gra, aczkolwiek mieszane oceny ma. Patrzcie, ale im tu... To zemsta jest słodka na zimno, jak to mówią. To za to, że nam nie pozwolili na tym być. Ale tu mi coś chyba... To zielone to stamina jest chyba. Aby co zrobić? Aby przemknąć? Tam wciśnij E? No dobra. Fajnie się tu rozwala te rzeczy. Podoba mi się, że mogę. O! Patrz, kurczę. Sporo tych brązowych monet zdobywamy. Znaczy, to się później okaże, czy to jest sporo. No, żebym się nie zdziwił. Naciśnij E, żeby przemknąć. No. Ale po co ja mam przemykać, jak tu nikogo nie ma? Czy to też można? Nie, to chyba tego nie można niszczyć. No dobrze, ale te można. O! To jest jakiś ziom. Okej. A year of this. Two of washing the decks. Four more in the rigging. Another five at the helm. And then captain! Just like that. A to żeś sobie ścieżkę kariery, synu, wybrał. No dobrze. Swoją drogą to szczerze odradzam, żebym ja gotował. No to jak tak, to mogę pomóc. A sól gdzie była? To jest co? Bylica. O, proszę bardzo. No, to widzicie, jaki ma patent synek na gotowanie. Wodą morską, elegancko. Czy ja na pewno powinienem to robić? Zupa grzybowa. Zdobywasz żywność. Jej spożywanie zwykle przywraca zdrowie. Ale zamiast tego może też zapewniać tymczasowe wzmocnienia. No i dobrze, no mamy zjeść. Okej. Żartowniś. No dobrze. Eksplorujemy dalej ten statek. Ale tak na widoku to ja nie chciałem tam rozpiżać tego wszystkiego, bo nie wiadomo, jakby oni zareagowali na to. Czy to mogę... Znajdź swoją chatkę poniżej i odpocznij przez noc. Dobrze, nie ma problemu. Jakim już rozwalę wszystko na statku, to prawdopodobnie tak będzie. A, ale tu ktoś jest. Żartuje sobie ze mnie. A czy ja jestem gorszy od przestępców i heretyków, tak? Dzięki, kuźwa, fajny pastor z ciebie. No dobrze. Co tutaj by jeszcze mogło się znajdować? Znajdź swoją chatkę. No to ja wiem, co mam robić. No. A tutaj? O, mogę otworzyć drzwi. Czekaj, co tu jest napisane? Klucz do kajuty kapitana. O, jest wymagany do otwarcia. Dobra, okej. A ten już się lampi na mnie. Dobra, chodźmy na dół. Dobrze, a dodałeś coś od siebie tam? Czy co? Naciśnij, aby porozmawiać. No bo dowiedzmy się czegoś. What's not what my mom named me, but, well, she's gone now.
And the men say I look more like a ward anyway. Mhm. No dobra, a tutaj jeszcze chodzi sobie ziomuś. Nie, na drabinę. No przejdź obok, no. Tu chodzi sobie jeszcze ziomuś, z którym też byśmy mogli pogadać, no. Siema. No dobrze, no ale pogadać chciałem tylko. You ain't the only thing we're hauling. But at least the rest of our cargo stays where you put it. Ej, ty w dupę uszejmy jesteś, synu. No dobra, to... Słuchaj. Rzecz jest tego typu. Zaintrygowałeś mnie tym ładunkiem. Skoro jest chroniony, to może zawierać jakieś cenne rzeczy. Czyli tego nie mogę. Dobra, idziemy spać. Ponaparzałem. Co to się tu tak świeci? Jakby złoto. Idziemy spać, bo już się zmęczyłem tym waleniem. Dobrze, naciśnij, aby położyć się spać. Proszę uprzejmie. Dobranoc. Śpij słodko. I czyli generalnie rzecz ujmując, to oczywiście już problem jest. No, oczywiście. I co teraz? Jakieś zadanko może? Aha, ja tutaj nie jestem w stanie wyjść, już drabinę rozwaliło. Splamiony krwią miecz. Okej. Okay. Zdobywasz możliwy do wyposażenia przedmiot. Wyposaż go z poziomu ekwipunku. Otwórz ekwipunek naciskając I lub używając tabulatora menu wyboru. Aha, używając tabulator menu wyboru, dobra. Dobrze, no to proszę uprzejmie. Spróbujmy tabulator. Okej. Okay. Twój ekwipunek składa się z następujących zakładek. Sprzęt, użytkowe zasoby, różne i królestwo. Dobra, ale my ten miecz mamy tutaj, tak? Wyposażyć. Co my tutaj mamy? Splamiony krwią miecz, jednoręczna, prosty miecz. I możemy wyposażyć, tak? I co teraz? Mam kogoś tutaj... załatwić tym mieczem? Tylko jak są wyjść? Aha. Skakać możesz? Nie możesz skakać. No to fajnie. Dobra, idziemy tutaj. Może nie za szybko. Aha. Podstawy walki. Atakuj wrogów za pomocą lewego przycisku myszy. Zadawaj dodatkowe obrażenia, przytrzymując lewy przycisk myszy, by wykonać potężny atak. Unikaj ataków, dotykając spacji. Uniku. Czynności te zużywają kondycję. Bez kondycji nie możesz atakować ani wykonywać uników. No to może właśnie warto byłoby jednak... dobrze walczyć. No okej. Okay. No mamy tutaj zioma. I co teraz? Rozbierz łupy. Co zdobyłem? Drewnianą tarczę zdobyłem. A tego miecza nie mogłem. Okej. Okay. Teraz tak. O. I możemy tym razem wejść. Drewniana tarcza. Niech i tak będzie. Dobrze, czyli mamy już miecz, mamy już tarczę. O, tutaj jeszcze kogoś trzeba będzie zaciukać prawdopodobnie. Kontrolem unieść tarczę, aby zablokować nadciągające uderzenie i zmniejszać otrzymywane obrażenia. Mhm. Aha, i to też zużywa kondycję. No dobra. I kontrol. Trzeba pamiętać. Dobra, tu była drabina jeszcze. No to wypróbujmy.
O! Ej, późno mi kondycji zabrakło. O, nie bądź taka buła. Tadam, i nie żyjesz. Dobrze, i co teraz? Czy tu jeszcze ktoś się czai? Jakiś hultaj? Taki cały zakrwawiony jestem. No dobra, a jak tu zdrowie odnowić? Oto jest pytanie. Ja widzę, że się nie odnawia. Pewnie jakimś eliksirkiem, czy potrawą? Zobaczmy, potrawa. A chociaż nie, jeszcze nie teraz. Zbiegaj z okrętu lub z krawędzi, by skoczyć, pokonanie wielkie szczeliny. Dobra. Naprawdę to zrobiłeś? Ej, ty panie mój. Nie do końca wiem, o co im chodziło. Zbiegaj z okrętów lub krawędzi, by skoczyć i pokonać niewielkie... Kuźwa... Jak ja mam to interpretować, słuchajcie? Zbiegaj. Aha, by skoczyć. No dobra, no to rozpędźmy się może. A, że to tak. A nie prosi było na spacji dać? Tu jest jakiś trupek, no to... Ale tu jest ściana, to nie możemy tędy przejść. Dobra, czyli my musimy znowu się rozpędzić, tak? Tylko, że jak my tam przejdziemy? Podejdź do ściany przy drzwiach i naciśnij E, aby przemknąć wzdłuż ściany. A? E? Eś, pabelu z ciapciaku, kuźwa. O, dobra. Wiecie co, no tak, tylko że to się nie wyświetla, o tak, o. Co tak łatwo nie było, nie? Słabość wroga. Oszołom przeciwnika, by na krótki czas opuścił gardę. Broń zadaje obrażenia postawy, które powodują przyrost białego paska postawy nad głową przeciwnika. Gdy pasek się zapełni, wróg ulegnie oszołomieniu. Z kolei środkowy przycisk myszy, sparowanie tuż przed atakiem przeciwnika, wywołuje u niego natychmiastowe oszołomienie. Dobra, no to spróbujmy środkowym przyciskiem. No dobrze, zobaczmy. O, jak mnie sieknął. Aha, czekajcie, bo to trzeba dobrze. Dobra, zbierzemy sobie. O, mała fiolka kondycji. Zdobywasz szybki przedmiot. Mhm, użyj przedmiotu. Okej. Okay. I kondychę. Tylko, że teraz to mi tak za bardzo niepotrzebna była. To bardziej by się... O, klucz do kajuty kapitana. To to, czego nam brakowało. Ale... Coś, czym mógłbym zdrowie sobie podreperować. Dobra. Atak z ukrycia. Okej, okay. Czasami możesz wykorzystać w walce element zaskoczenia. Zakradnij się za wroga, aż pojawi się... chyba czaszka jest. A następnie naciśnij lewy przycisk myszy, aby wykonać atak z ukrycia. C. Skradaj się, aby zmniejszyć szansę na wykrycie. No dobra, spróbujmy. Od tyłu, od tyłu, od... No, teraz to musimy trochę tak uważać, bo...
Zabrakło kondychy, nieco. Co, tu łupów nie będzie? Teraz o Cerimie, proszę cię, tak? Teraz o Cerimie. A co to takiego jest? Mogę porozmawiać? Czy jakaś mumia jest? Co to jest? Kuźwa. No dawaj, no. To wyglądało z góry jak mumia. No dobra. No i niestety, chłopak nie żyje. No dobra, zobaczmy, co tutaj by się jeszcze znajdowało. Już chyba nie nic, ale... Jeszcze można porozpiżać trochę. A z tego to nie było żadnego łupu, kurczę? Byś tak dziwi. Okej. I? Cóż teraz? Czy potem się... O właśnie, no, czy możemy się wspinać? Możemy. Ale fajnie. O, chyba teraz jakiś boss będzie. Coś tak czuję. Dobra, paski życia sojuszników są niebieskie, a wrogów czerwone. No to... warto byłoby nie atakować sojuszników. Zjedzmy, słuchajcie, coś, może to odnowi nam życie. Tak się też stało. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i co? I teraz mamy... pomóc, tak? Tak rozumiem. No dobra. To kogo bierzemy najpierw? Dobra, jeden dead, no, teraz tak. Ale co, że wszyscy chudzia na Józia? Halo, proszę mnie tutaj nie kroić. O kurna. To się trochę narobiło teraz. O, przepraszam, że nam drugi monitor niefortunnie przestawiłem. O nie, o nie, o nie! Jak to się stało? Ja proponuję, Pawełusku, żebyś ty robił uniki jednak do tyłu, kuźwa. O, nine! No i co? A jakby kuźwa ten jak też potrafi uniki robić! Skubany! I potrafi też parować. O, ale mi dojechał skubany. Teraz go ładnie sparowałem. Na chwilę się oszołomił. No już niewiele brakuje. O, patrz ty. Podejdź do uchytu kratki i naciśnij E, aby ją otworzyć. I co tam będzie? Biegnij w dół, okej. Okay.
Dobra, nie mam już żarcia. Dobrze. Tu jeszcze trochę ich jest, ale nas jest ciut więcej. Póki sojusznicy jeszcze żyją, nie? Proponuję, żeby ich tutaj wspomóc. Ale dlaczego tak, nie? Dobra, bierę tego. Nie wiem, czy ja przypadkiem nie przyfasoliłem mojemu sojusznikowi, bo tak kuźno, nie wiem, czy to oni ich zabili, czy to ja ich zabiłem, ale w każdym razie nie żyją. No i jest mały problemik, bo teraz jestem znowu sam. No. Ej, ty, synu mój, ty. A, nie ma już jak się wziąć i tak, uleczyć, bo już wszystko zażarłem. No. I to był błąd. Chodź, chodź, bo tu jest więcej światła. Co byś chciał mi zrobić, przyjacielu? O kurna! Co to było? Jak ty żeś się tu znalazł? Bardzo niedobra sytuacja jest w tej chwili. O, właśnie dlatego. No, trzeba by przejść, kurczę. No, trzeba jakieś lepsze uniki robić jeszcze, proszę państwa. To się tak nie godzi. Czyli co, walimy się od nowa z tymi wszystkimi? Nie. Nie. Walimy się tylko z jednym i to mi się podoba. Dobra, czyli to jest, jak rozumiem, bossu. Jego trzeba by pokonać. Jest taki mocniejszy troszkę, ale... Myślę, że tak taktycznie byśmy go wzięli. Kuźma, taktycznie, po belusku to znaczy, że robisz uniki i kuźma używasz tarczy. Po to ją masz. O, widzisz, jak chcesz, to potrafisz. No, ale ty... Znowu mnie zaciuka. Naprawdę... Ej, taki błąd zrobiłem, że ja zużyłem całe to żarcie. Ej, my musimy jakoś go tutaj wziąć i zajść, bo wystarczy jeden cios i będzie po ptokach. Tylko, że on się chyba razem z nami kręci w kółko, coś tak czuję. Ale on sobie życie kuźwa odnowił, ty, a ja nie mogę. I nie ma sprawiedliwości na tym świecie, ani przynajmniej jakiegoś prawa. To nie jest miejsce dla ciebie, Serimie. Jakoś go pokonaliśmy. It's too late for any of us. To aż do Odessy trafiliśmy.
So, it's true. The king is dead. Long live the king. He was a great man, and a good friend. I will mourn him. We will all mourn him. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. I offer my condolences and my counsel, as I did for your father for many years. The great pestilence has returned, Lord Bowrus. Yes, I have heard the rumors. They're not rumors. Even now, it ravages the island of Sacra just off our own shores, turning their men and women into unspeakable things. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against it. It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sacra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn. This is my responsibility to the kingdom. With God's hands, we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe, screaming into the light. No i proszę Państwa, tak to oto zaczyna się tytuł No Rest for the Wicked. A ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego pierwszego odcinka z gry. Oczywiście jestem ciekawy Waszych opinii, co sądzicie na ten temat. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.